Witam Cię, porozmawiamy na taki temat, jak Cię kategoryzują kobiety, o co chodzi, dowiesz się za chwilę, także słuchaj uważnie, bo na końcu przygotowałem też dla Ciebie niespodziankę. Pierwsza sprawa, jeśli poznajesz kobietę, to ona bardzo skrupulatnie ocenia Twoją mowę ciała. Jeśli spotykasz się z kobietą, jesteś facetem, który jest zawstydzony, smutny, poważny, unikasz kontaktu wzrokowego i to widać, albo siedzisz z założonymi rękami, kobieta łatwo wyczuje, że ty nie jesteś tym pewnym się facetem atrakcyjnym i to przecież widać na pierwszy rzut oka. Więc jeśli zaprezentowałeś tego typu postawę, nie uśmiechałeś się, ona była z tobą nerwowa, czuła się spięta, no bardzo często nie będzie rozwoju relacji, dlatego że kobieta wyczuje, że ty nie jesteś facetem, który jest jej w stanie zaoferować coś więcej, czyli to, czego szuka. Dlatego jeśli chcesz osiągać dużo lepsze wyniki w relacjach z kobietami, to musisz być facetem, który od razu pokazuje, że wie, jak się poruszać w tej rozmowie z kobietą. Musisz być facetem, który się czuje jak ryba w wodzie, kiedy rozmawia z kobietą i do tego ci są potrzebne umiejętności praktyczne. Tego się nie nauczysz z tekstów na podryw, tylko po prostu musisz rozmawiać z kobietami. Taka swoboda, luz kształtuje się przez to, że obracasz się w towarzystwie kobiet, rozmawiasz z nimi, żartujesz, no i pozwalasz sobie oczywiście na budowę dotyku, a potem pocałunku. I tak naprawdę kobieta kategoryzuje cię jako faceta, z którym może pójść albo szybko do łóżka, albo nie. Jeśli jesteś w tej szufladce faceta, z którym ona nie chce pójść do łóżka, to będziesz miał duże problemy, bo zazwyczaj nawet nie zostaniesz jej przyjacielem, tylko jakimś tam kolegą, z którym chwilę porozmawiała i w ogóle tutaj nie widzi opcji na spotkanie czy na rozwój relacji. No, ale to też oczywiście można wyczuć, bo jeśli z kobietą rozmawiasz, ona dłużej utrzymuje kontakt wzrokowy, sama cię dotyka, sama z tobą chce żartować i te żarty, ten flirt bardzo dobitnie wychodzi z jej inicjatywy, no to widzisz, że kobieta angażuje się w znajomość. Widzisz, że kobieta faktycznie ma cię na oku. Ale oczywiście to wszystko często wynika nie tylko z tego, że ty się podobasz fizycznie, ale z tego, że ty potrafisz ją do tego wszystkiego zainspirować. A to już są zupełnie innego rodzaju umiejętności, których się można nauczyć. Więc jeśli rozmawiasz z kobietą, uśmiechasz się do niej, jesteś swobodny, podczas rozmowy tak bez problemu ją dotykasz, jak jej coś tłumaczysz, to z automatu ona zauważy, że ty masz tą seksualną pewność siebie, która często ekscytuje, podnieca kobiety. Natomiast jeśli ty spotykasz się z kobietą w restauracji, siadacie naprzeciwko, jesteś na dystans z nią, rozmawiasz i opowiadasz jej coś spoglądając w sufit, w ścianę, uwierz mi, po pierwsze kobieta nie będzie zachwycona, po drugie ty też jej się nie spodobasz. Żeby być seksualnie podniecającym dla kobiety, to ty już na początku ją musisz dominować spojrzeniem i tak też właśnie działa kontakt wzrokowy. Jeśli ty spoglądasz kobiecie głęboko, prosto w oczy, uśmiechasz się i ona to widzi, czuje, sama odwraca wzrok, to tak naprawdę dominujesz ją psychicznie. Jeśli trafiłeś na uległą kobietę, taka kobieta dzięki temu też może o wiele bardziej się poddać pocałunkowi czy czemuś bardziej przyjemnemu. Dlatego polecam to wykorzystać, przetestować. W wielu przypadkach warto się na tym skupić, jeśli chcesz być obiektem pożądania kobiet. Tak jak często mówię, to jak cię kobieta postrzega, to jest kwestia twojej energii na co dzień. Może masz też takich znajomych, kolegów. Jak widzisz swojego kumpla, to on się w pracy już do ciebie z daleka uśmiecha, macha ci. A może masz kolegę, który jest skryty, który tak powie cześć bez uśmiechu. Widzisz, to wszystko jest różnica. Jak ty się zwracasz do kobiety, jaką energią i jakim tonem głosu, czy jesteś energiczny, uśmiechnięty, żywiołowy, czy być może przymulony i smutny. Jeśli kobieta widzi po tobie tą żywą energię, uśmiech, charyzmę,
też będziesz dla niej o wiele bardziej podniecający, a większość kobiet będzie się chciała z tobą spotykać. I oczywiście często wyższy poziom energii faceta dla kobiety kojarzy się z dobrym seksem i dlatego kobiety często zwracają na to uwagę. Natomiast jeśli ona wyczuwa, że komunikacja z tobą jest bardzo słaba, jakby nie macie o czym rozmawiać, pogadaliście chwilę, cisza, ta cisza nie musi być taka zła, jak wymieniacie spojrzenia i ty budujesz napięcie, ale jak cały czas nastaje cisza, ty nie wiesz, co jej powiedzieć, jak z nią rozmawiać, no to dziewczyna bardzo szybko dochodzi do wniosku, nie, no ten koleś to po prostu jakoś, nie mam o czym z nim rozmawiać, tak powie dziewczyna. A w rezultacie chodzi o to, że ty nie wiedziałeś, jak poprowadzić rozmowy. I to jest twoja rola, żebyś do tej kobiety tak zagadał, żeby ona czuła, że wy macie razem chemię, rozumiesz? To ty to wszystko inicjujesz, to ty to wszystko prowokujesz. I tego wszystkiego można się nauczyć, stosując moje metody, moje podejście. Oczywiście więcej informacji za chwilę. Ale skup się na tym, żeby właśnie być mega swobodnym przy kobiecie. Nie dbaj o to, co powiesz, tylko o ten luz. Sam luz zrobi bardzo dużo w twoich relacjach z kobietami. Zadzwonisz do dziewczyny, powiesz, no hej, co tam słychać? Pewnie dzisiaj siedziałaś całą noc na Facebooku. Ona się będzie śmiała. Ale widzisz, to nie jest kwestia tekstu, tylko luźnego nastawienia. Jak facet jest wyluzowany, prędzej dla niej będziesz obiektem pożądania, niż w sytuacji, kiedy dzwonisz i stresujesz się tą rozmową, przejmujesz się tym, co powiedzieć, wstydzisz się. Wstyd często należy zastąpić dumą z tego, jak ty do niej mówisz i wtedy też dużo szybciej budujesz pewność siebie i taki no, atrakcyjny charakter dla dziewczyny. Także polecam się tego wszystkiego nauczyć. Sam zobacz, jak to działa na kobiety, kiedy wypracujesz takie podejście i kiedy jesteś facetem, który z lekkością prowadzi rozmowę. Ta lekkość jest potrzebna, żeby kobieta sobie uzmysłowiła, to jest fajny facet. Jak ta rozmowa jest taka poszarpana i ty się krępujesz jeszcze w tych przerywnikach, kiedy nie wiesz, co powiedzieć, kobieta bardzo szybko wyczuje, ten koleś, coś z nim jest nie tak, niezbyt interesujący, atrakcyjny. On w sumie to nawet nie wie, po co się ze mną spotkał. I tak do tego podchodzą kobiety. No spotkała jakiegoś tam, wiesz, faceta, który nie wie, o czym z nią rozmawiać, gubi się w tej rozmowie, zawstydzony, pyta, co słychać. To wszystko jest takie na siłę. A w interakcjach z kobietami ta cała rozmowa powinna płynąć, interakcja, nawet jak nie wiesz, co powiedzieć, bo kiedy są te chwile, momenty ciszy, ty też to możesz wykorzystywać, spoglądając jej głęboko prosto w oczy, uśmiechając się, podbijając emocje, seksualną energię, ona też wtedy będzie świetnie reagować. Tylko ty się musisz nauczyć to wykorzystywać. W innym wypadku ciężko ci będzie zdobyć konkretną dziewczynę, kobietę. Weź to pod uwagę. Tego wszystkiego się możesz dowiedzieć z moich pełnych kursów, materiałów. Do czwartku pakiet 13 kursów, aż 81% taniej. Polecam pobrać. promocja.uwodzeniewdzień.pl. A kiedy jest czwartek? Jutro, czyli jeszcze tylko do jutra, pakiet 13 kursów, 81% taniej możesz pobrać, skorzystaj, mega wiedza, same najnowsze materiały w dużo niższej cenie do jutra. Raz na zawsze pozbądź się problemów z kobietami, zrozum, dlaczego kobiety zakochują się w konkretnym typie faceta, jak odzyskać błąd dziewczynę, jak naprawić związek. Dzięki tej wiedzy staniesz się o wiele bardziej świadomym facetem. Tylko do jutra cały ten pakiet 13 kursów możesz pobrać 81% taniej. Do tej pory nie robiłem tak dużej wyprzedaży na te najnowsze materiały, dlatego warto się skusić, warto skorzystać i pobrać wszystko do jutra 81% taniej. promocja.uwodzeniewdzień.pl. Wejdź na tą stronę, zgarnij wszystko w dużo niższej cenie i ciesz się efektami. Kobiety będą cię prosić o uwagę, będą same się z tobą kontaktować, a twoja była do ciebie wróci. Przekonaj się sam, jak to działa.